A więc już jestem normalny w ciuchach, jak widzicie, a ja wracam do Szangmaj. Przynajmniej staram się wrócić. Jedzie mój autobus. To nie jest autobus, ale to jest auto, które zawiezie mnie do Szangmaj. To witam wszystkich w Szangmaj. Udało mi się dotrzeć na 25 batów z tamtego miejsca, gdzie byłem, czyli około 40 km, 25 batów. Nie jest tak źle. Teraz staram się dostać do mojego znajomego, który tu mieszka. Nie powiem wam, że nie jest łatwo wrócić do rzeczywistości po paru dniach bycia w takim jakby odosobnieniu. Bez telefonu, bez niczego. Także no, będę starał się jakoś wracać powoli. I zobaczymy, jak to mi wyjdzie, bo no może być różnie, tak? No bo jeszcze nie chcę jakby podłączać się pod telefon, pod wszystkie aplikacje, pod wszystkie social media. Jeszcze tego nie chcę zrobić, bo jakoś mnie nie korci nawet. Także no, cieszę się, że mogę sobie tak żyć bez tego jeszcze przez jakiś czas. Kolega polecił mi aplikację nową spróbować. Grab 85 batów InDriver, który pokazuje mi cenę 79 batów. Czyli mogę wybrać sobie, z kim chcę jechać. Mamy 3 osoby. Niech będzie Honda. Jest 2 minuty stąd, więc ok, spoko. Fajna obsługa, szybka, sprawna. Zobaczymy jak z praktyką. Pierwszy kontakt z aplikacją InDriver, no i od razu połączenie zostało odrzucone. A dzwonił do mnie kierowca, powiedział, że motocykl mu się zepsuł, czy coś takiego, no. I wrócę do Graba, bo chociaż jest 6 batów droższy. Nie, 7. No, no i kurde, jak w Polsce. Widok z balkonu niczego sobie, zresztą sami zobaczcie. Mam tutaj domy. Oraz góry. Także fajny widok na góry z balkonu. To mamy tutaj siłownię, jak widzicie. Taka dość mała. Trochę sprzętu jest, no ale coś tu jest, nie? Można powiedzieć, że siłownia jest, ale basen no, roboty nie robi, już tak to ujmę. Bo no, nie wygląda zbyt zachęcająco. No. No cóż. No i powrót do rzeczywistości. Jestem w Szangmaj. Jest godzina 10, jest coś zjeść i powiem wam, że nie jest łatwo, ponieważ jakiś czas spędziłem właśnie w rozsobnieniu, w takim stanie medytacyjnym bardziej. Wiadomo, medytacje, spanie, wczesne wstawanie, mało jedzenia. Teraz jak się wraca w ogóle do tej rzeczywistości, trzeba mieć telefon, trzeba w ogóle operować apkami, no nie wiem. Chwilę mi zajmie, żeby te aplikacje otworzyć, bo jeszcze nie otworzyłem Facebooka, otworzyłem Messengera, bo tak naprawdę musiałem skontaktować się z rodzicami, natomiast no, tylko tyle. Tutaj nawet ktoś ma indyjnię na podwórku, tak nie wiem po co, ale no jest. Jakoś ten dzień trzeba zacząć, no i espresso jest zawsze ok. Jeśli ktoś jest zainteresowany trzypokojowym domem za 3 baty, no to proszę bardzo, macie kontakt. Nie wiem, czy to prawda, natomiast no, tak to jest napisane. A dom wygląda tak. Czyli jest ok. A 3 baty? Czemu nie? Trzeba zabierać się do jedzenia, a potem w drogę, bo jest jeszcze wiele rzeczy do zrobienia dzisiaj. Więc no, jem szybko i zaraz uciekam. A więc dotarłem do miejsca, gdzie polecono mi masaż. Masaż świątyni, bo nigdy takiego jeszcze nie brałem. A problem to mają świetny masaż, więc no, czemu nie? Może być coś innego, więc no, czemu nie? Trzeba próbować różne rzeczy, ponieważ no, nigdy nie wiesz, co jest dobre, a czy nie. A masaż zawsze jest dobry. Ale no, w świątyni jeszcze nie brałem, więc no, czas zobaczyć, jak to wygląda. Także, idziemy. To mamy w cennik, widzimy, ceny są naprawdę bardzo korzystne. 160 batów za godzinę. W Bangkoku jest to 200 minimum. No także tu mam ciuchy, które muszę założyć. No i masaż zaczynamy. I już po masażu godzina 160 batów tylko, więc tak naprawdę to jest nic. Moim zdaniem rewelacja. Cena, jakość, miejsce niczego sobie, jest to świątynia, jest to specjalny masaż właśnie z Chiang Mai, bo tak naprawdę w Tajlandii są masaże różne, w Bangkoku jest troszkę inny, a tutaj było kiedyś królestwo Lama, więc tak naprawdę tradycyjny masaż Lama wygląda trochę inaczej niż masaż w Bangkoku. Także jeśli wybieracie masaż w Tajlandii, no to chodźcie do takich miejsc, bo znacznie lepiej na tym wyjdziecie. Naprawdę. A więc przyszedł czas, żeby podsumować przynajmniej trochę moje wrażenia po wyjściu z klasztoru i po powrocie do rzeczywistości, bo jest o czym mówić. A mianowicie, stałem dzisiaj o 5.20, czyli mniej więcej tak samo jak wstałem w klasztorze,
ponieważ to mój organizm przyzwyczaił się do tego, że wstaje zawsze tak samo. Oczywiście mieszkając w mieście jest spora różnica, ponieważ nie mieszkamy w żadnej chatce, łóżko jest znacznie bardziej komfortowe i nie ma odgłosy owadów, gekonów, ptaków, nie wiadomo czego jeszcze, wszystkie potwory z dżungli można było tam słyszeć, a tutaj generalnie nic nie ma. Więc zdecydowanie jest łatwiej w klasztorze przyzwyczaić się do rutyny i dyscypliny niż mieszkając w mieście. Tak przynajmniej mi się wydaje, ponieważ zaraz po wstaniu no nie miałem gdzie iść, więc tak naprawdę poleżałem jeszcze w łóżku, ponieważ nic mnie z niego nie ściągało, dlatego poczekałem sobie do 6:30, no i tak dalej wyszło. I łatwiej w klasztorze dyscyplinę, ponieważ masz grafik i musisz się do niego dostosować, no bo każdy to robi, więc tak naprawdę łatwiej wstawać o 5:20, czy o którejkolwiek, no i iść na medytację, potem śniadanie, potem zbierać dary, potem znowu medytację i tak dalej, i tak dalej. Jest to znacznie łatwiejsze niż mieszkając w mieście, ponieważ tutaj, bo jeśli nie mamy grafiku, rozpiski czy zaplanowanego dnia, no to łatwiej nam po prostu powiedzieć sobie, no dobra, poczekam 5 minut, a może odłożę na jutro i tak dalej, ponieważ no łatwo jest znaleźć wymówkę, zwłaszcza jak masz dzień wolny. Dlatego medytacja była tak ważna, jeśli chodzi o pobyt w klasztorze, ponieważ ona generalnie pozwala ci uspokoić swój umysł, żeby on tak nie szalał, żeby nie był taką małpą, która zaraz ci mówi, o zrób tamto, może nie, odłóż to na później, sprawdź wiadomości, sprawdź się na Ukrainie, sprawdź Twittera, sprawdź Facebooka, sprawdź YouTube'a i tak dalej, bo tak naprawdę nasz mózg generalnie taki jest, jeśli nie potrafimy go zdyscyplinować. Nie ma co winić mózgu czy umysłu, ponieważ to są tylko narzędzia, a my musimy generalnie nauczyć się, jak zachować dyscyplinę, jak wytrenować nasz umysł czy mózg, żeby działał generalnie tak jak chcemy, żeby działał, żeby nam nie przeszkadzał w tym, co chcemy robić. No bo oczywiście łatwo dzisiaj o dystrakcję, łatwo dzisiaj o odkładanie rzeczy na później, mamy internet, mamy Facebooki, social media, mamy 1000 osób, które do nas piszą, więc tak naprawdę łatwo odsunąć coś na później, no bo cóż, no jest tak wygodnie. Bo często wykonywanie jakiejś pracy nie jest komfortowe, nie daje nam satysfakcji lub po prostu nie cieszymy się zrobienia tego, tylko wiadomo, odkładam coś na później. Ja miałem taką tendencję zawsze, że odkładałem coś na ostatni moment, a potem trzeba było, wiecie, no, bardzo szybko działać, stres, presja, tak dalej, tak dalej. Nie chcę do tego wracać. Chciałbym umieć generalnie robić coś od razu, a nie czekać do ostatniego momentu na wykonanie właśnie tego zadania, no bo to nie jest fajne. Także to jest największa zaleta medytacji, jeśli praktykujemy ją codziennie, bo ja zamierzam robić codziennie, ponieważ widzę w tym duże efekty, które mi pomagają w normalnym funkcjonowaniu i byciu bardziej produktywnym i bardziej ogarniętym życiowo. Będąc w tym centrum medytacyjnym lub klasztorze, mogłem skoncentrować się na sobie tylko, bo wyłączyłem swoje social media, nie sprawdzałem ich i poczułem się znacznie lepiej. Myślę, że każdy poczułby się znacznie lepiej, gdyby nagle usnął to wszystkie takie dystrakcje, tego typu rzeczy, social media, ponieważ to zabiera dużo mentalnej energii, a przynajmniej ja sam to zauważyłem po sobie i wiem, jak się czuję teraz, bo jeszcze odkąd tu przyjechałem, nie ruchomiłem właśnie social mediów, ponieważ no nie bardzo chcę. Mówiłem, że tam czeka mnóstwo wiadomości, czeka na mnie cały świat, który mnie będzie zaraz wzywał, żeby robić to, tamto, odpisać zaraz komuś, no wiadomo, taka codzienność. Natomiast nie chodzi mi o to, żeby się wyłączyć z tego, bo tak naprawdę to jest niemożliwe i bez sensu to robić, moim zdaniem, na dłuższą metę to nie będzie działać. Chodzi mi o to, żeby to umieć po prostu połączyć, bycie aktywnym na internecie jak tylko można, no i z drugiej strony, żeby wyłączyć się i umieć się wyłączyć, bo to jest sztuka. I jeszcze jedna rzecz jest bardzo ważna dla mnie, to jest to, że mój umysł teraz nie stawia oporu, nie czuję żadnego oporu w wykonywaniu zadań, które kiedyś nie chciało mi się robić, po prostu to robię. I nie myślę dwa razy, trzy razy, czy to robić, czy odkładać, czy nie, tylko po prostu robię to i tyle. Także to jest wielka zaleta medytacji, że twój umysł wtedy się uspokaja i nie odciąga cię od robienia właśnie tej rzeczy, która generalnie wydaje się niekomfortowa, niefajna, ale po prostu to robisz. No bo cóż, nie masz oporu. Nie czuję przynajmniej oporu takiego silnego, żeby tego nie robić, tylko po prostu działasz. I taka myśl mi jeszcze nachodzi, taka przestroga mała, myślę, że dla mnie, może dla kogoś innego, że jak ktoś przechodzi przez coś takiego, to nie jest tak, że od razu potrafimy zmienić się w minutę, albo w 5 dni, albo w tydzień, bo tak to nie działa. I myślę, że nasz umysł, nasz mózg, cała przyroda, całe nasze ciało wraca do homeostazy, czyli stanu równowagi i łatwo jest wrócić do stanu poprzedniego, czyli sprzed tej przemiany, powiedzmy, że tak to powiem, bo łatwo im będzie wrócić do swoich zachowań, nawyków, które miałem w Bangkoku, bo oczywiście tam jest to samo kondominium, dzisiaj ludzie, samo miejsce i tak dalej, więc tak naprawdę mój organizm, mój umysł przypomnij sobie, o dobra, w tym miejscu robiłeś to zawsze, więc tak naprawdę będziecie może kordzić bardziej, będzie więc większy opór, przynajmniej na początku, żeby wrócić do starych zachowań, które generalnie mi nie służyły,
Nie chciałbym na nich wrócić oczywiście, natomiast no, zobaczymy jak to będzie. Ja będę stawiał opór, bo tak naprawdę no, warto jednak wykształcić nawyki, warto wykształcić swoje zachowania, rutyny, żeby służyły nam, a niekoniecznie służyły mózgowi czy umysłowi, ponieważ to nie jest tak, że zawsze umysł ma rację, bo tak naprawdę umysł to jest, moim zdaniem, tak miałem takie refleksje, że mózg to jest taki zbiór tego, co tam wkładamy i on po prostu robi to, czym się karmimy. Czyli na przykład jeśli spędzamy mnóstwo godzin na YouTubie, no to wiadomo, że nam nie będzie się chciało wynieść śmieci, oczywiście przesadzam trochę, no ale wiadomo, będzie taki opór większy, no bo kurczę, no wyniesienie śmieci jest nudne, a na YouTubie zawsze może coś być fajnego, coś nowego, filmy jakieś do obejrzenia i tak dalej, tak? Taki, myślę, że niewiele osób mi się przydarza, no, że nie chce się wynieść śmieci, no nie wiem, chyba mi się wynieść nie chciało. No wiadomo jak to jest, tak? Generalizuję generalnie. No ale generalizacja jest chyba najlepsza, jeśli chodzi o w ogóle opowiadanie o czymkolwiek i podawanie przykładów. A więc na ten moment to będzie tyle, ponieważ Chiang Mai zrobiła się ona pogoda, słońce zaszło, gdzieś się schowało za chmurami, nie jest tak gorąco jak wcześniej, wcześniej było bardzo gorąco, dlatego tu jestem, dlatego tu usiadłem, no i teraz czas wracać do zwiedzania. Świątynia Zanon jest bardzo stara, bo została wzniesiona w roku około 1400, czyli w czasach, kiedy walczyliśmy z krzyżakami, czyli bardzo dawno temu. No i jestem sobie patrzeć, bo wtedy właśnie nie tylko działo się coś w Polsce, w Europie i coś też budowali takie właśnie świątynie, które są naprawdę monumentalne i robią wrażenie. Powiem wam, że w Chiang Mai pierwszy raz byłem 2017 rok i było tu mnóstwo ludzi, a teraz nie ma praktycznie nikogo. Wcześniej tu byli Chińczycy, wcześniej tu byli turyści z całego świata, bo wiadomo, tu jest mnóstwo świątyń, jest co robić, jest trochę zimniej niż w Bangkoku, więc dlatego ludzie przyjeżdżali, ponieważ północ oferuje bardzo wiele atrakcji, natomiast teraz wiele rzeczy jest zamkniętych, wiele biznesów padło. No i cóż, jak południe odradza się powoli, bo z tego co widziałem na Pipi, na Phuketcie jest sporo turystów obecnie, to północ jeszcze nie i zejdzie. I trochę czasu musi minąć, żeby ci ludzie z południa zaczęli garnąć na północ, bo północ też jest ciekawa, a nie tylko południe Tajlandii. Także no, jeśli macie czas, to odwiedzajcie Chiang Mai też i okolice, ponieważ jest naprawdę co tu robić. Słynna Tapae Gate i widzicie tutaj ludzie robią sobie fotki, ustawiają się właśnie tam, dookoła są gołębie, no i pan będzie walił w garnek, gdzie gołębie mają płynąć. Zaraz zobaczcie. No i tak to wygląda, dzień w dzień ustawiają się w ten sam sposób, te same pozy, facet kopie ten garnek, no i fotki są slow motion. A czemu to jest tak popularne? No, ktoś pomyślał sobie, no po co to robić, nie? Ale generalnie jest tak, że w Tajlandii każdy kupuje każdego, potem wstawia social media i każdy by kupuje każdego jeszcze bardziej, także no social media generalnie decydują o zachowaniu ludzi i co jest popularne, co nie. I w Tajlandii jest to razy 1000 bardziej niż w Polsce, a przynajmniej tak mi się wydaje. No ale taki mamy klimat.